Cześć! Dzisiaj mam dla Was kilka bubli, które nazbierałam przez pewnie długi okres czasu i myślę, że to jest już najwyższa pora, żeby się z Wami nimi podzielić i może kogoś przed nimi ustrzec. Zacznijmy od pielęgnacji włosów. Kupiłam kiedyś taki szampon Schwarzkopf Gliskur i to jest regeneracja mocnych zniszczeń, bardzo zniszczone suche włosy. Tak, no i w sumie tyle, co można o nim powiedzieć. Strasznie, ale to strasznie obciąża te włosy. Po pierwszym myciu już po prostu te włosy są tak oklapnięte, tak tragicznie wyglądają, że po prostu nie chcę jego używać. Jego mam naprawdę jeszcze sporo, ponieważ po chyba dwóch czy trzech umyciach po prostu go odstawiłam. No i on tak sobie po prostu stoi, nikt go nie chce używać, nikt go ode mnie nie chce, no i chyba będę musiała go wyrzucić. Nie polecam, to są pieniążki wyrzucone w błoto. Ten produkt nie jest wart swojej ceny. Drugi produkt do włosów jest z firmy Osi. Jest to taka mgiełka w sprayu do włosów przesuszonych z olejkiem z australijskich orzechów makadamia. Pierwsze co w tej odżywce to mi nie pasuje, to jest po prostu zapach, który jest mega sztuczny. Dla mnie to jest taki kauczuk, takie winogrona trochę, takie, których ja nie lubię. Takie winogrona, jak się miałam kiedyś, znaczy przynajmniej ja takie mam u rodziców na balkonie, takie fioletowe bubeczki malutkie. One tak smakują, nie za bardzo mi ten smak odpowiada i to pachnie bardzo podobnie takim kauczukiem, takim pomieszanym trochę z tymi takimi winogronami ogrodowymi. Nie pasuje mi w nim to też, że praktycznie on nic nie daje i w ogóle moje włosy nie lubią takich rzeczy. Także no po prostu ten produkt też nie jest dla mnie i on jest praktycznie cały, bo ja go tylko parę razy używam na włosy. Strasznie takie po prostu były po nim takie suche i niemiłe w dotyku, prawie jak po lakierze do włosów. Ja nie polecam. Jeszcze jedna rzecz do włosów to jest pianka z firmy Sios. Też kiedy dostałam ją w ogóle w pudełeczku Big Glossy i no tak leży i tak praktycznie cały też jest, bo tam praktycznie jest nieużywany. I co tutaj miał dawać? Siła, utrwalenie, miękkość i blask. No słabo raczej, to w ogóle tak skleja włosy, że to też nie jest dla mnie. Ja też po drugie nie używam w ogóle takich rzeczy do stylizacji włosów, ani lakierów, ani pianek, więc to też dla mnie się nie przydaje i leży po prostu u mnie. No jak dla mnie się to też nie sprawdziły moje włosy, nie lubią takich produktów i wolę ich po prostu nie używać. Niektórzy lubią pianki, niektórzy nie. Dla mnie to odpada. Pielęgnacja ciała. I tu mam taki balsam z firmy Playboy. Play It Sexy Body Lotion 24-godzinne nawilżenie. No słabo. To w ogóle słaby jest bardzo produkt. Nie nawilża też za bardzo. I zapach ma okropny. Ma strasznie słodki zapach. Taki po prostu aż mdlący, że nie dałabym rady po prostu nałożyć go na siebie, gdzieś pójść. Ja go też parokrotnie użyłam na noc, na nogi, bo inaczej się nigdzie więcej się nim nie dało posmarować, bo po prostu spać po tym nie mogłam. Także no widzicie, też leży u mnie praktycznie całe opakowanie i nie mogę go zużyć, bo jest ten zapach zbyt intensywny i nie jest on tak nawilżający jak na przykład mój inny balsam z Neutrogeny, który po prostu nie bardziej lubię używać, a ten stoi i się chyba marnuje, no bo co innego mam z nim zrobić. Jeszcze jeden malutki balsam do ciała i to jest z Michelle and Peach English Grow. Co to jest? Taka czcionka, że nie wiem. Ale body cream, który śmierdzi niemiłosiernie, śmierdzi takimi ziołami, takimi, nie wiem, strasznie jest ten zapach, takimi ziołami, zioła prowansalskie chyba, albo coś innego, nie pamiętam, czy tymianek, ale nie lubię tego zapachu, jest też straszny i jak dawałam swoim współlokatorkom do pomachania, to też potwierdzały, że zapach jest po prostu nie do przejścia. No i jak zwykle nienawidzę na tyle mocno, na ile mogłabym się przemóc do używania jego, chociaż powiem Wam szczerze, że jego zostało mi gdzieś malutko, no bo smarowałam nim oczywiście nogi, no jakby inaczej. Ciało nie nadaje się do posmarowania takim brzydko pachnącym balsamem. No i mówię, nie nawilża tak, jak powinien nawilżać. Następna rzecz to dezodorant antyperspirant. Z firmy FA, tu jest NutriSkin, Care and Fresh, 48 godzin, tratatata. Jak on pachniał, ja już nie pamiętam. No taki orzeźwiający, fajny dość zapach. Ale żeby on coś robił, to nic nie robi, jeszcze gorzej człowiek po nim się poci i jest on też niezużyty w całości, bo podejrzewam, że gdzieś jeszcze mam go tyle. Naprawdę jest straszny produkt, ja go nie polecam. No mówię, po prostu człowiek się poci jeszcze bardziej niż zanim to po prostu użyje, więc to też leży i nie ma komu tego użyć. Zostałam już trzy produkty do twarzy, więc pierwszym to będzie baza z Rimmela Stay Matte Primer i to jest chyba taka ta baza przezroczysta, taka wiecie, no niewidzialna, niewidoczna. Niby ma biały kolor, ale po roztarciu po prostu go nie widać.
i niby ma po prostu to utrwalać nasz makijaż. Ma on chyba być, nie pachnie, w ogóle nie ma zapachu żadnego. Ma, a właśnie, to jest udoskonalająca baza, udoskonalająca cerę, baza matująca pod podkład, na podkład lub używana niezależnie dla idealnego matowego efektu. Tutaj szczerze kontroluje wydzielanie sebum do 8 godzin, nic kompletnie nie robi. Tak jak normalnie człowiek się wyświeca na buzi, to tak się normalnie dzieje, nawet nie wiem czy nie szybciej. Też jest troszeczkę zużyty, bo gdzieś myślę w połowie. Dawałam kilka szans, żadnej szansy powiedzmy nie wykorzystał. Także no co, leży, bo leży, nie będę go używała. I nie polecam po prostu, jest słaby produkt, chyba przereklamowany po prostu. Zestaw korektorów, kamuflaży, coś takiego, taka czwóreczka. I ona kiedyś była w pudełeczku Biglossi. Z tego co wiem, sporej ilości dziewczyn ona się, ten zestaw się nie sprawdził. Ja wam spróbuję pokazać, ale czy to będzie widać, słuchajcie, pokazać na ręku. Coś tam się, słuchajcie, trochę nabiera, ale to po roztarciu zaraz nie będzie widoczne. Strasznie się stapia ze skórą, ale po prostu już nie widać. No to co to za korektor, który po prostu nie robi nic, stapia się ze skórą. Poza tym na początku w ogóle ciężko było to wydobyć, ten produkt tak jakby spocił się, miał takie kropelki na sobie. Teraz troszeczkę poleżał, to widzę, że nieś to kropelki zniknęły. Ale myślę, że to nie jest produkt warty swoich pieniędzy. Z tego co wiem, on kosztuje około 80 chyba złotych, czy 60, nie pamiętam dokładnie. Ale myślę, że nie powinnam tego nikomu polecać. I ostatnia rzecz, jak bardzo lubię Dax Cosmetics, tak tego produktu nie cierpię, nie polecam i jest tragiczny. I to są tak, z tej serii Cashmere Powder Pearls, też był kiedyś w Biglossie, były chyba trzy wersje, brązujące, rozświetlające i nie wiem czy nie pudry, nie róż jakiś, nie pamiętam dokładnie. I oczywiście dostałam Bronzing Powder 03. Już pokazuję wam jak to wyglądało. Tutaj otwieramy, mam taką powiedzmy pacynkę i kropeczki, no i tutaj w środku są te perełki. Ja z tego co pamiętam chyba ściągałam to, ale nie pamiętam, bo teraz już nie mogę tego wyjąć. O jest, wyjmuję się, o. Tak te perełki wyglądają i one, słuchajcie, strasznie mają dużo tego brokatu w sobie. O, nawet narysuję sobie na ręku nimi coś. O. Nie wiem, czy to będzie dobrze uchwycone, ale strasznie, strasznie się to świeci. Może za daleko sobie to narysowałam. Nie mogę tego dobrze pokazać. Strasznie po prostu ma tego brokatu dużo. Strasznie się to świeci. Strasznie to też wygląda na buzi. W ogóle wszystko strasznie nie polecam. Nie nadaje się to kompletnie do niczego. Po prostu jak zrobicie sobie tutaj kontur, to wygląda jakbyście po prostu szli na jakąś dyskotekę sylwestrową chyba. Jakąś imprezę czy coś. Po prostu masakrycznie to się świeci. No jest po prostu efekt za mocny. Ja sobie tylko jedynie pudełko chyba po tym zostawię, a perełki już pójdą tak do kosza, więc no tego produktu też wam nie polecam. Tyle bubli na dziś. Do zobaczenia. Pa, pa.